Hej, hej, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym dniu vlogmasowym. Dzisiaj postanowiłam wrócić do serii, którą zaczęłam, wstyd powiedzieć, ale chyba 8 albo 9 miesięcy temu. Jest to seria pod tytułem Świat Indii. Celem tej serii miało być przybliżenie Wam różnych marek Indii i generalnie zaznajomienie Was z tym tematem, ponieważ zawsze jak gdzieś wspominam markę Indii, to pojawia się co najmniej jedno pytanie, co to jest. I jak najbardziej nie ma z tym problemu, pytajcie, kto pytanie błądzi. Ale przyznaję, że tak docelowo chciałabym mieć taką playlistę właśnie z tymi filmami poświęconymi konkretnym markom Indii, które no, na przykład lubię albo uważam, że warto chociaż wiedzieć o ich istnieniu, bo czy się zdecydujecie coś kupić, czy nie, to jest już dla mnie osobiście sprawa wtórna. Sama o wielu markach wiem, ale na przykład nie planuję ich kupować, albo przynajmniej nie myślę o tym, żeby je kupić w tej chwili, ale lubię wiedzieć. Wydaje mi się, że Wy też lubicie wiedzieć, bo oglądacie chętnie nowości kosmetyczne, także wydaje mi się, że jest chęć wiedzy. Także marką, jaką dzisiaj się zajmiemy, będzie Terra Moons. O Terra Moons wspominam tu i ówdzie w moich filmach. Chyba tylko w jednym filmie w ogóle pokazałam jakikolwiek cień i też wykonywałam makijaż tym jednym cieniem. No ale tych cieni mam trochę więcej. To jest mój zbiór cieni tylko i wyłącznie Terra Moons. Zaraz Wam go pokażę oczywiście dokładnie. Na razie tylko trzy słowa o marce. Marka jest amerykańska, stamtąd też wysyła. Jeżeli chodzi o takie rzeczy techniczne typu właśnie jak kupić, gdzie kupić, za ile i tak dalej, już Wam mówię. Kupujemy tylko i wyłącznie przez ich stronę oficjalną, przez stronę terramonscosmetics.com. Wysyłka nie jest tania, to już mówię teraz. Zaczyna się bodajże od 25 dolarów kanadyjskich, to jest około 70 zł. I jeżeli tych cieni no, będzie dużo, no to zwiększa się też to troszeczkę z wagą. Ja ostatnio patrzyłam, bo to o tym też będę zaraz mówić, jest w tej chwili wyprzedaż na ich stronie. To za około 10 cieni ta przesyłka wskoczyła już na 30 dolarów kanadyjskich, podkreślam. To nie jest tyle warte, co amerykańskie. Także no, wysyłka jest dosyć droga, nie ukrywam. Dlatego też warto się zastanowić, czy w ogóle chcemy tyle wydać, czy może możemy się w kilka osób wiecie, spiąć i zrobić jakieś większe zamówienie, jeżeli planujecie, bo mówię, nie namawiam, broń Boże. Jeżeli chodzi o samą stronę Terra Moons, mogłaby być lepsza. Nie wiem, czy ktoś z Was widział w ogóle ten odcinek o Cliona, który robiłam właśnie w pierwszym odcinku tej serii, te 8 czy 9 miesięcy temu. Tam dokładnie przechodziłam przez całą stronę, bo ta strona jest dosyć, jak dla mnie, skomplikowana. Jest bardzo przejrzysta, jak już się wie, gdzie szukać, natomiast tak na pierwsze wejście, no dla mnie przynajmniej była trochę przytłaczająca, dlatego umieściłam to wtedy w tamtym filmie, w tym tego robić nie będę. Wydaje mi się, że strona Terra Moons jest dosyć prosta. Na górze jest menu z kategoriami, mamy wymienione cienie w zależności od wykończenia, od w ogóle typu cienia, czyli matowe, multichromy, kameleony, cienie błyszczące. Coś tam, chyba pastelowe maty, ale w tej chwili nie ma żadnych. To, co ja bym bardzo chciała, a czego Terra Moons nie robi, to żeby jeszcze zrobić podział na kolekcje, ponieważ oni właśnie w odróżnieniu od Cliona wypuszczają jakieś kolekcje, typu kolekcja właśnie jesienna, kolekcja zimowa i tam są cienie o różnym wykończeniu. Więc jeżeli interesuje Was, no powiedzmy ostatnia kolekcja, to zapewne jest w zakładce nowe, ale jeżeli chcecie jakąś kolekcję starszą, no to trzeba już szukać poszczególnych cieni. Także dla mnie osobiście jest to taka strona, w której naprawdę muszę trochę czasu spędzić, żeby wszystkie cienie, które chcę obejrzeć, albo tak naprawdę zazwyczaj idę na Instagram, albo Instagram Terra Moons, albo kogokolwiek, kogo tam followuje i kto używa tych cieni. I tam wtedy po zdjęciach właśnie tych cieni, swatchy, makijaże i tak dalej, jakiś cień mnie zainteresuje i wtedy idę dopiero na stronę Terra Moons i odnajduję go po nazwie, ponieważ tak przeglądając same cienie z kategorii właśnie na przykład te błyszczące, shimmers czy którekolwiek inne, to po prostu tego jest za dużo. Ale to jest moje osobiste doświadczenie, oczywiście każdy zrobi jak uważa. Powiedziałam o stronie, o wysyłce, o tym mniej więcej jak je tam poruszać, co jeszcze warto powiedzieć. No właśnie ta wyprzedaż, która w tej chwili trwa, ta wyprzedaż będzie trwała do 26 grudnia, wynosi 23%, minus 23% z kodem chyba SLAY23, to nie jest mój kod, nie jestem w żaden sposób powiązana z marką, natomiast działa on na wszystko poza właśnie tą kolekcją zimową ostatnią. Podobnie jak w przypadku innych marek Indii, tutaj również mamy coś takiego jak pre-order, czyli musimy zamawiać jakby z wyprzedzeniem i w tej chwili sporo cieni, nie wszystkie, ale sporo cieni jest właśnie z pre-orderem, z wysyłką 15 stycznia, po 15 stycznia tak naprawdę. Także nawet jeżeli zamówienia zrobicie dzisiaj, no to niektóre z tych cieni mogą być dopiero wysłane w
no, w drugiej połowie stycznia. Także czas oczekiwania jest spory. A, jeszcze bym zapomniała chyba też bardzo ważna informacja, czyli to, że Teramus nie dolicza ani cła, ani podatku przy płatności, także no, trzeba się liczyć z dodatkowymi opłatami. Także zdaję sobie sprawę, że nie każdego to będzie interesowało. Ja do Polski zamawiałam raz i tak, i musiałam dopłacić na poczcie, ale to było kilka lat temu, nie powiem Wam teraz ile. A tak, zamawiając do Kanady, to jest rosyjska ruletka. Czasem się trafi, czasem nie. Jak trafi, no to boli, co tu mogę powiedzieć. Ja ostatni raz zamawiałam od nich, sprawdzałam właśnie niedawno, w czerwcu 2022. Także dosyć dawno temu. I nie ukrywam, że w tej chwili ta ich obecna wyprzedaż mnie bardzo kusi. Nie wiem jeszcze, czy coś zamówię, bo zapomniałam w międzyczasie, że ta wysyłka jest taka droga. Ale zobaczymy. W międzyczasie postanowiłam właśnie uporządkować swoje obecne cienie Teramus. To jest jakaś, wiecie, randomowa paleta z Amazonu, nic takiego. Tutaj mam właśnie karteczkę, w której zapisałam nazwy tych cieni, ponieważ akurat jeżeli chodzi o cienie pojedyncze, ja lubię znać nazwę cienia, którym się maluje. Tak, jeżeli chodzi o palety, nie mam totalnie ochoty wiedzieć nawet, jak się to nazywa, nie czytam nazw cieni w paletach. Natomiast jak mam taką paletę już przeze mnie skomponowaną, to przyznaję, że lubię wiedzieć. Stąd taki podział. No podzieliłam sobie te po prostu na rzędy i na kolumny. Nie wiem, to jest mój nowy system. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam, także nie mogę Wam powiedzieć, jak to się sprawdza. Oczywiście, jeżeli cienie będą dodane, w sumie teraz patrzę, czemu tu nie ma. Aha. Nie ma cienia w środku, przed chwilą się nim bawiłam. Jeżeli chodzi o te cienie, słuchajcie, to nie będę ich dzisiaj wszystkich swatchować. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiem, czy Was to interesuje. Więc jeżeli będzie taka potrzeba, to ja oczywiście chętnie zrobię film nawet w ogóle z całą kolekcją moich cieni pojedynczych, która nie jest wcale taka duża. I wtedy mogę zrobić jakieś swatch party takie, może już z innej pozycji takiej biurkowej. Natomiast film o Cleona wcale się nie oglądał za dobrze. Boję się, że ten też nie będzie jakoś zainteresowania, więc szkoda mi zwyczajnie czasu, mówię wprost. Jest vlogmas, jest dużo do roboty i film właśnie ze swatchami dokładnymi takiej dużej palety, no zająłby mi bardzo dużo czasu w edycji i no też teraz w filmowaniu. Także postanowiłam, że wybiorę stąd kilka cieni, które są moimi ulubionymi, je Wam bardzo dokładnie pokażę, a także pokażę Wam, jak wykorzystuję te cienie w makijażu i wykonam sobie makijaż oczu nimi. Na pewno muszę Wam wspomnieć o trzech cieniach, takich typowych nudziaczkach, o których, które kupiłam tak naprawdę przypadkiem. Właśnie zamawiając te półtora roku temu, ponieważ ja zazwyczaj, jak zamawiam już od marek właśnie typu indie, też nie powiedziałam, marka indie, czyli marka niezależna, nie należąca do dużego koncernu, to przyznaję, że raczej skupiam się na tych cieniach takich bardziej wyjątkowych, może multichromach, duochromach, o jakimś, nie wiem, niewiadomym blasku, przejściach kolorów i tak dalej. Natomiast tutaj były trzy kolory, no nie pokażę Wam trzech naraz, ale były trzy cienie takie typowe, nude w kolorach metali szlachetnych, które były za bodajże 10 dolarów, mówię kanadyjskich cały czas, przed zniżką. Tam wtedy zniżka też była około 25, albo może na 30%, więc powiedzmy, że zapłaciłam 7 dolarów za jeden. To jest bardzo niedużo. Nawet przeliczając na złotówki, to nie jest dużo za taki cień, a one mają naprawdę moc, ogromną moc i po nie sięgam, zwłaszcza tutaj chyba po te dwa, po rubidium i po palladium. To są dwa moje ulubione, już Wam je pokazuję. Pokażę Wam od razu wszystkie trzy. Tak wyglądają. Mamy więc tutaj cesium, palladium i rubidium. I one są naprawdę bardzo metaliczne, bardzo takie mokre. Tak wyglądają na palcach, ale też pokażę Wam na dłoni. Wydaje mi się, że w filmie o cieniach typu One and Done, tam właśnie jeden z tych cieni albo dwa nawet swatchuję i pokazuję Wam, jak one po prostu suną po całej ręce, tak jak na stories Natasha Denony. I tak wyglądają te cienie. No jest moc, musicie to przyznać. Mocno metaliczne, mocno mokre, dające naprawdę sporo jakby też koloru. Także to nie są cienie żadne topery, to są dla mnie prawdziwe metaliki. Ja jak myślę o metalikach, to chcę zobaczyć właśnie coś takiego. Także te trzy cienie uważam są świetne, jeżeli chcecie coś naturalnego, coś dobrego do makijaży dziennych, jak dla mnie. Ja osobiście bardzo lubię zwłaszcza ten pierwszy rząd z tymi cieniami właśnie typu Iridescent. One tutaj wyglądają na białe.
Natomiast każdy z nich ma jakiś kolor. I to są cienie, które uwielbiam dodawać do wewnętrznego kącika. One też pięknie wyglądają na czarnej bazie, ale to już jest taki bardziej no, dramatyczny makijaż. Pokażę Wam tutaj właśnie kilka przykładów. I tak na przykład ten niebieski, pierwszy z brzegu, to jest Atlas. W środku mamy Europę, bardziej różowo-złotą. No i takie żółte, mocne złoto to jest Phoenix. To są cienie, które najlepiej będą wyglądać właśnie we wewnętrznym kąciku, ewentualnie gdzieś jako dodatek, jako taki topper. One nie mają za bardzo bazy w sobie, także świetnie sprawdzają się jako dodatek na inne cienie. Cień, od którego tak naprawdę się zaczęło i który wywołał u mnie wielką miłość, to jest The Cosmos. To jest bardzo ich popularny cień. On tak naprawdę łączy w sobie bardzo wiele odcieni, to jest multichrom. I on tutaj na palcu będzie wyglądał no tak sobie, on zresztą jest dosyć płatkowy. Cienie Teramus są różne, są bardziej gładkie, są bardziej płatkowe, natomiast zawsze w opisie danego cienia jest napisane, jaki on jest, czy jest gładki, czy jest płatkowy. Także jeżeli macie preferencje, to na pewno warto przeczytać ten opis. I Kosmos tutaj wygląda dosyć niebiesko, natomiast jak już zginam palec, wychodzi jakaś zieleń z niego. On w ogóle na oczach to wygląda jeszcze inaczej. Tutaj na ręku jest, przynajmniej dla mnie, mocno zielony. Nie wiem, czy to będzie tu widać. Może tak, tutaj lekko widać właśnie ten róż. Fiolet nawet, zieleń, niebieski. To jest bardzo dziwaczny odcień, ale naprawdę przepiękny. I zwłaszcza na oczach on wygląda nieziemsko. Kto wie, może akurat jego użyję, ale mam tutaj wiele typów. Także no, ciężko będzie zdecydować. Kolejne moje dwa ulubieńce są z kategorii, powiedzmy, że zielonych, ale każdy z nich ma specyficzny shift. Mowa tutaj o M51 oraz o Space Case. No, widać też w nich takie małe wklęśnięcia, także no, widać, że je lubię. Jeżeli chodzi o ten M51, on mocno, nie wiem, czy to tu będzie widać, pewnie znowu nie, ale on mocno wybija fiolet. Jest to taki odcień właśnie mocno zielono-fioletowy. Wydaje mi się, że teraz w lusterku widzicie zieleń, a w samej wyprasce widać fiolet. Space Case mam wrażenie, że jest bardziej morski. Bardziej wybija w nim właśnie turkus. Oraz właśnie takie żółta zieleń taka. Według mnie sporo z tych cieni w wypraskach wygląda trochę przerażająco i można sobie pomyśleć, jak to w ogóle uczyć na oku, ale one są naprawdę przepiękne. Jeżeli potem spróbujecie nałożyć je na całą powiekę, to gwarantuję, że będziecie bardzo zadowoleni z efektu. Także tutaj też widać właśnie tą różnicę w tonacjach i to, że one nawet przy roztarciu nie są już takie ostro kolorowe. Space Case też idzie bardziej w niebieskość, a właśnie M51 idzie bardziej w fiolet. To myślę najbardziej je odróżnia. Chyba teraz coś widać. Zwłaszcza tą niebieskość i fiolet. Połączone z zielenią, z tą żółcią, ze złotem. Magiczne cienie. Kolejny cień, który jest totalnym takim no, oczkiem w moim głowie, chociaż nie widać tego, bo on jest znowu bardzo gładki, więc on też schodzi tak bardzo równo z tej wypraski. To jest kolor La Lune. I to jest multichrom, który ma dosyć specyficzną bazę, ponieważ on ma taką no, morską bazę, natomiast wybija tutaj brąz, róż i zieleń. Mam nadzieję, że to będzie widać. Ja go bardzo lubię w chłodnych makijażach, a raczej łączyć właśnie z szarościami. Dzisiaj wyjęłam sobie paletkę Tomini od Victorii, także będą szarości na oku, więc kto wie, czy właśnie La Lune nie zrobię. Nie wiem, jakoś nie mogę się ułożyć. O, chyba teraz złapał ten fiolet na górze. Brąz, zieleń. To jest na pewno jeden z tych cieni, który bardzo mnie zaskoczył, kiedy go odpakowałam, ponieważ tutaj no, wygląda tak, nie no, ładnie, ale tak jakby nie kosmicznie. Natomiast na oku naprawdę jest kosmos. I jak ostatni pokażę Wam Shattered Stars. To również jest multichrom, który ma w sobie taką jasno-zielono-niebieską bazę, która mieni się na róż, złoto, fiolet oraz taki kolor właśnie morski. Ja go również właśnie lubię bardzo łączyć z szarościami. Uważam, że jest przepiękny i on wygląda tak. Zobaczcie, jak tutaj pięknie wybija to złoto. No po prostu cudnie.
Oj, tak może go tutaj złapę, ale pięknie wygląda. Naprawdę pięknie. No i teraz nie wiem, co tu zrobić. Może postaram się użyć dwóch cieni, właśnie jeden na górnej powiece, jeden na dolnej, plus jeden z tych typu iridescent w wewnętrznym kąciku, ponieważ moja, przepraszam, tak się trzepę, ale już cały brud na ręce, moja metoda na multichromy to jest właśnie dać im błyszczeć. Po prostu dać im błyszczeć. Bardzo delikatna baza z matów, po prostu zakreślenie ram oka. Natomiast potem na całą powiekę multichrom, jeżeli mamy ochotę jeszcze na dole poszaleć, to też. Ale ja ich nie lubię łączyć z innymi cieniami błyszczącymi, ponieważ no, one odbierają właśnie ten shift i to nie jest tak dobrze widoczne. Dobra, słuchajcie, umyję sobie ręce, wrócę i zrobimy jakiś makijaż oczu. Zaczynam od nałożenia bazy na oczy. Będzie to Rare Beauty. Standardowo. Oj, widzę, że mam na sobie nawet już trochę cienia. Tylko nie w tym miejscu, co trzeba. Ja, jeżeli chodzi właśnie o multichromy, różnie preferuję. Jeżeli chodzi o maty, to tak naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ można albo użyć typowych nude. Nude mówię dla Was, tak? Ja lubię właśnie w tym miejscu szarości, ale można też użyć brązów. Można użyć kolorowych cieni, kolorowych matów. To też bardzo fajnie podbija. Natomiast zauważyłam, że tutaj czasem mam problem z tym, że źle zrozumiem shift i to, jak ten shift odbija się na oku. Ponieważ czasem jest tak, że w wyprasce widzę na przykład najpierw zieleń, a potem fiolet, więc wydaje mi się, że będę miała centrum oka zieleń, a potem fiolet, więc daję fioletowy mat na przykład tutaj, żeby się ładnie z tym błyskiem zebrał, a na oku to wygląda odwrotnie, więc tutaj no, metoda prób i błędów, jeżeli o mnie osobiście chodzi, albo użycie właśnie jakiejś palety takiej neutralnej, powiedzmy. Także ja sięgnęłam po Wiktorię, bo ona mnie ostatnio bardzo inspiruje do używania właśnie moich cieni pojedynczych. Najpierw ten najjaśniejszy sobie zbuduję od wewnątrz oka. Jestem naprawdę zachwycona tą paletą. To nawet nie chodzi o jakość, chociaż oczywiście jakość też jest bardzo dobra, ale o ten format, o to, jak to jest podane razem, o tą wygodę, że to też jest takie malutkie, więc nie przeszkadza mi tutaj na wierzchu wyłożone. Generalnie ja nie lubię mieć na wierzchu za dużo, no muszę mieć, bo poprowadzę kanał, więc no, chcąc nie chcąc, to ta moja toaletka nigdy nie będzie taka czysta. Ale przyznajcie, że jak nie muszę czegoś mieć na wierzchu, no to wolę to schować, także taka mała paletka, ta od Wiktorii, nigdzie mi się tutaj nie przeszkadza, nie widzę i tak naprawdę jest bardzo malutka. Także robię sobie tutaj delikatnie tą szarością załamanie. W zasadzie ponad załamaniem, no bo uroki opadającej powieki. I nie schodzę nawet jakoś za bardzo tutaj, ponieważ to i tak przykryje multichrom. A jeżeli chodzi o zaznaczenie tego zewnętrznego kącika, to ja to zazwyczaj robię już po tym, jak nałożę błysk, jak nałożę multichrom. Wtedy też widzę dokładnie, jaki kolor mi tam wychodzi, więc jeżeli się okazuje, że właśnie na przykład wychodzi mi ten, nie wiem, fiolet, a ja myślałam, że to będzie zieleń, no to zawsze mogę zmienić po prostu paletę albo cień i dobudować coś innego. Także to też jest jakaś metoda, robienie tego tak stopniowo, a nie najpierw klasycznie, że najpierw maty, potem błysk. Jeżeli chodzi o glitter glue, jest to opcjonalne. Ja polecam mimo wszystko, ponieważ no raz, że znowu opadająca powieka, więc wszystko lubi się rolować, a dwa, że sporo multichromów jest mokra, a mokrość lubi się rolować. Także nie zaszkodzi nałożyć jakiś glitter glue czy innego typu, taką bazę pod błyski, pod brokat. Też nieraz mówiłam, że ja bardzo fajną z Lovely widziałam, znaczy widziałam, już kilka opakowań zużyłam. I zawsze jak jestem w Polsce, to sobie kupuję jedną na zapas, bo jest fajna. Natomiast no tu już skończyła mi się w trakcie, więc skończyłam się w trakcie pobytu tutaj w Kanadzie, więc kupiłam sobie NYX, też jest fajna. To samo działanie tak naprawdę. I teraz pomyślmy, co tutaj zrobić. I myślę, że dzisiaj użyję tego Lalon.
To może się ładnie też komponować z szarościami, z tym, co mam na sobie. I tutaj metody są dwie. Albo po prostu palec, albo jakiś pędzelek taki języczkowy. Ja akurat tutaj mam Maca. Mac 195, ale może być cokolwiek. Ja lubię sobie jeszcze delikatnie spryskać, żeby już mieć pewność, że nic mi się tutaj nie odlepi. No i jedziemy z nakładaniem. Cudo. No i właśnie już teraz nawet widzę tutaj w lusterku, że wychodzi mi bardziej fioletowy we wewnętrznej stronie oka, a ta zieleń bardziej wychodzi przy zewnętrznym kąciku. Także ja sobie po prostu go wklepuję na całą powiekę. Potem delikatnie rozblenduję te brzegi, także nie ma strachu. Ale wydaje mi się, że wygląda to naprawdę ładnie. Ciekawa jestem, jak to na kamerze wygląda, bo no te multichromy mają to do siebie, że one różnie wyglądają pod różnymi kątami. Na pewno to, co ja widzę teraz w lusterku, też wygląda jeszcze inaczej niż właśnie to, co kamera zbiera. Ja ten cień Le Lune lubię też dlatego, że on nie jest płatkowy. To znaczy, ja płatkowe cienie też lubię, nie zrozumcie mnie źle, ale wydaje mi się, że te bardziej gładkie właśnie lepiej też leżą na moich powiekach. Pora więc na wyblendowanie teraz brzegów. Nakładam sobie znowu ten jasno-szary, tak, ten sam, który miałam w załamaniu. I delikatnie łączę go z tym błyskiem. Ale tak naprawdę bardzo lekko, nie dociskając mocno do skóry. No i pytanie teraz, co chcemy zrobić z zewnętrznym kącikiem, bo biorąc pod uwagę, no, że przynajmniej z mojej perspektywy na końcu mam... Co ja tu mam na końcu? Zieleń? Taką dosyć szarą, brudną zieleń. No to mogę wyciągnąć albo jakąś paletę, która ma podobny kolor i przyciemnić sobie tutaj ten zewnętrzny kącik, albo mogę po prostu użyć tej ciemnej szarości z paletki Victoria, którą trzymam. I tak myślę, że zrobię koniec końców. Także biorę ten na końcu tutaj cień i tak leciutko, leciutko w samym zewnętrznym kąciku. I z drugiej strony. Szarość jest o tyle fajna, że ona do wszystkiego według mnie pasuje. Przynajmniej mi. Wiem, że nie każdy lubi się w szarościach, więc dlatego mówię, użyjcie jakiegoś nudziakowego koloru dla Was. Także jeżeli lubicie na przykład ciepłe brązy, albo neutralne brązy, albo chłodne, albo nie wiem co, co jeszcze może być nudziakowym kolorem, beże, to ich się właśnie trzymajcie i pod nie dobierzcie jakiś multichrom, który będzie komplementował ten kolor. Le Lune jest o tyle fajny, że tak naprawdę ja mogę teraz na wewnętrznym kąciku zrobić co tylko zechcę, ponieważ ten kolor jest bardzo taki zachowawszy, znaczy ten multichrom. Niby jest właśnie ta zieleń, niby jest fiolet, ale to wszystko jest z takiej morskiej szarości, że wszystko mogę położyć. Także myślę, że użyję jednego z moich ulubieńców, jeżeli chodzi o te cienie typu iridescent, i to jest Red Giant. To jest czerwony błysk. Tu będzie coś widać. Lepiej to będzie, myślę, na oku widać. Także nie przedłużam. Łapię za mały pędzelek. Tukat Refer 03. I tym zaznaczę sobie wewnętrzny kącik. Nie wiem dlaczego, ale w podglądzie to wygląda, jakby w ogóle nie dawało koloru, a ja widzę zdecydowanie czerwone drobinki tutaj w lusterku. Ale okej, może potem zmienię ustawienia trochę świateł i inaczej Wam się pokażę. Przejdźmy natomiast do dolnej powieki. Tutaj znowu posłużę się tym jasnym szarym. Refer 02 i nakładam go sobie tutaj no, od zewnętrznej strony. Del
tylko tyle wystarczy. I jeszcze postaram się na dół dać jakiś jeden multichrom albo duochrom. Tak na sam środek tej powieki. Coś delikatnego. Może spróbuję drugi z tych cieni typu iridescent. To jest Zero Gravity. I on ma znowu w sobie takie fioletowe małe drobinki. Jego chyba trochę lepiej widać. Taka tylko delikatna wstawka z tego fioletu. Ok, nałożę sobie kredkę do oczu na linię wodną oraz zrobię rzęsy i zaraz wracam. I tak wygląda wykończony makijaż. Dodałam tylko na linii wodnej kredkę od Too Faced, tradycyjnie Killer Storm, czyli ta szara. I oczywiście pomalowałam rzęsy maskarą. Postaram się jeszcze Wam pokazać tutaj z lusterkiem, może przy to oko. Czy to przejście koloru właśnie dobrze widać? Ponieważ wydaje mi się, że w lusterku dobrze widzicie teraz jakby zieleń, natomiast na wprost, no powiedzcie mi co widzicie. Ja na pewno widzę więcej fioletu, więcej szarości, więcej takiej lawendy, no natomiast ewidentnie jest tutaj też zielono, także wydaje mi się, że są to bardzo ciekawe cienie. O, tutaj też fajnie wygląda. I na pewno warto takie multichromy w swojej kolekcji posiadać, jeżeli lubicie kolor oczywiście. To nie muszą być bardzo szalone kolory, to mogą być właśnie kolory tego typu. Wydaje mi się, że mój makijaż nie wygląda teraz jakoś bardzo kolorowo, papuszkowo. Spokojnie taki makijaż do biura też można założyć i nikt nie powinien jakoś źle na Was spojrzeć. Natomiast gdzieś z różnych tutaj kątów będzie spoglądać albo zieleń, albo ten fiolet, albo jakieś jeszcze co innego. Ciekawe. Dajcie mi znać, czy Wy lubicie multichromy. Jeżeli tak, to jakie są Wasze ulubione? Jakie może marki? No i czekam naprawdę na odzew, czy w ogóle lubicie tego typu filmy, czy mam kontynuować tą serię o indie markach, czy mam robić filmy z cieniami pojedynczymi i jakieś takie większe swatche, bo to jest trochę większe przedsięwzięcie. Także jeżeli będzie Wasze zainteresowanie, to bardzo chętnie coś takiego zrobię, ale jak wolicie, żebym została przy tym, co robię do tej pory, to też w porządku. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik był przyjemny. Czy jesteście fanami multichromów, czy nie? Czy lubicie marki indie, czy nie? To mam nadzieję, że i tak miło spędziliście czas. Ok, żegnam się. Widzimy się już jutro. Pa, pa!